4 czerwca witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu Miechowicach. Dzisiaj siedzimy sobie przed domkiem Matki Ewy, to znaczy dokładnie ja sobie dzisiaj siedzę, a Was serdecznie zapraszam, jeśli tutaj będziecie, by siąść na tej samej ławeczce. Natomiast teraz wspólnie, razem możemy poznać Boże Słowo, które daje nam przewodnik z Biblią na co dzień. Słowo pierwsze czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie w 13 rozdziale, w 21 wierszu tak czytamy. Pan szedł przed nimi w dzień w słupie oboku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Natomiast drugi fragment jest wyjęty z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 15 rozdziale, w 4 wierszu tak czytamy. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Zacznę od tego drugiego fragmentu, bo on nieodmiennie kojarzy mi się też z tym, co Paweł pisze do Tymoteusza, o tym, czym jest dla nas Pismo, o natchnieniu Pisma, o tym, że całe Pismo jest natchnione, że jest pożyteczne, potrzebne, ale jest po to, by człowiek Boży był do wszelkiego dobrego przygotowany. I tak sobie myślę, że czasami chyba zapominamy o tym, jak niesamowite bogactwo mamy w Piśmie. Czasami też zapominamy o tym, po co dane nam jest Boże Słowo. Nie po to, żeby kogoś karać, nie po to, żeby było narzędziem w naszym ręku, by walić kogoś po głowie, ale po to, by człowiek był do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To Boże Słowo chce nas prowadzić, chce nas przygotowywać, ale też chce nam dać, tak jak dzisiaj pisze Paweł w liście do Rzymian, chce nam dać pociechę, byśmy wiedzieli, że w tym Piśmie jest nasza nadzieja. I wszystko to, co napisano, dla naszego pouczenia napisano, można powiedzieć, dano nam po to, byśmy mogli mieć źródło, z którego możemy czerpać, z którego możemy się uczyć. A jeden z tych fragmentów, który dzisiaj jest nam dany, mówi o Bożym prowadzeniu i Bożej opiece. O drodze Izraelitów, o drodze, w której Bóg był z nimi w dzień i w nocy, przyświecając im, będąc w słupie oboku, by wiedzieli, jaką drogą kroczyć. I tak sobie myślę, że niestety nawet wtedy, kiedy Bóg jest blisko, kiedy Bóg prowadzi, człowiek ma tendencję do spuszczania wzroku gdzieś na bok, patrzenia w bok, szukania innych rzeczy. I taka niestety jest też droga Izraela. To nie jest tylko droga za Bogiem, ale to jest też droga własnych wyborów, własnych decyzji, droga upadku, ale też droga odnajdywania Boga. Bo Bóg nie jest daleko od nikogo z nas. Jest obok nas. On prowadzi nas w dzień i w nocy. W różnej formie, w różny sposób. A myślę, że z jedną z tych form, która jest nam dana, sposobów i narzędzi, jest właśnie Boże Słowo. Dlatego nie odkładajmy go gdzieś na półkę, nie myślmy o nim tylko jako o księdze, która gdzieś stoi albo leży otwarta w kościele, ale jako o księdze, która została napisana dla nas, dla mnie, dla każdego z nas, byśmy mogli z niej cierpać pociechę, radość, naukę, bo wiemy, że wszystko to, co w niej zostało napisane, dla mnie i dla Ciebie zostało napisane, byśmy mogli mieć nadzieję, byśmy mogli odkrywać Boga, byśmy mogli kroczyć za Bogiem i cieszyć się z tego, że Bóg jest blisko z nas. Drodzy, cieszę się też, że mogę dzielić się tym Słowem z Wami, bo to jest ogromna radość i ogromny przywilej, dzielenie się Bożym Słowem z każdym człowiekiem. Ale by dzielić się z Nim, trzeba czerpać ze źródła, a jedyne źródło to to, które dane nam jest w Bożym Słowie. Zostańcie z Bogiem, a ja po raz kolejny zapraszam. Przyjedźcie, siądźcie na ławeczce, spędźcie tutaj też dobry czas. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.